Jest ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Murder So Suspected. Wracamy sobie do gry. W poprzednim odcinku rozwiązaliśmy sprawę tajemniczego morderstwa, a w tym odcinku ruszamy sobie dalej, idziemy do góry i może zajmiemy się w końcu własną sprawą. North Tyrwhill. W sumie jak na tak duże miejsce, to jest tutaj dość mało mieszkań. Chyba, że na górze będą dwa mieszkania albo coś. A, to ta lampa tak świeci i tak miga. Okej. Hey, hey. How the hell did it come back? Did I do that? Hey, hey. Come back. Those notes aren't for you. Like some sort of code or something. Yeah, I made it up to the fourth floor before the police cart away the evidence. Wiesz co, dziewczynko, gdybyś, nie wiem, powiedziała, wytłumaczyła, co to jest, to może by się tym nie interesował, tak? Przejdźmy się po mieszkaniach. Czemu nie? Jestem w ścibskach. Co to są za te? Maybe she's getting too much sugar. I mean, that keeps kids awake, right? Okej. Mogę to wyłączyć? Jak ty kurwa gotujesz ten garczek? Znaczy... Tak się nie stawia garczków na gazie. Naucz się gotować. Nie możemy tego wyłączyć, oni to gadają o tym naszym morderstwie. How does a monster like you end up in a kid's closet? Her daddy pissed off the wrong people. I was the one sent to expedite things. It was simple. Grab the girl, make a few threats, collect the money, then let her go. What went wrong? Her daddy tried to be a hero and got in my way. Looks like it worked. It got him killed is what it did. You killed him, and what happened to you? The people I worked for weren't big on second chances, but it looks like I'll get one anyway. I just have to wait. Death comes for us all. Little girls are no exception. I've got nothing but time, my friend. Czyli dzieci nas widzą, tak? Możemy jej jakoś pomóc? Nie za bardzo. I've got nothing but time, my friend. Nie dziwię się, że jest przerażona, skoro ją straszy, tak? Możemy tu wejść? Nie, pewnie to jest jakiś balkon czy coś. Na razie pewnie nie możemy nic z nim zrobić. Muszę się nauczyć. Kurde, cały czas zapominam, że to jest prawy, nie lewy. Chodźmy tutaj dalej. Od cholery tych symbolów tego wszystkiego. Halo? Jest coś ciekawego? Well, there's always some element of chance. Maybe you'll get a few more good cards would help. Co ty masz? Masz parę. Okay. But she's just gonna win anyway. Poor guys. I remember when I still thought poker was a game of chance. Okej, co ty tutaj masz? Kolor. No. Okej, spoko. Co to jest? A, to jest ten boiler.
Jeszcze trzy mi zostały. Do znalezienia. Znajdziemy sobie. Tak mnie to ciekawi, że chcę tutaj znaleźć wszystko, tak? Znowu zobaczymy tą dziewczynkę? Radzę ci spierdalać. Jeśli demon cię znajdzie, wytropi cię i wysie twoją duszę. Pozostałe duszy chowają cię przed demonami. Okej. Okay. Możesz poruszać się pomiędzy kolejnymi kryjówkami, żeby uciec przed demonem. Okej. Okay. Jeśli demon przez jakiś czas nie będą mogły cię znaleźć, przestaną szukać i odejdą. Trzymaj F, żeby widzieć demony przez ściany. Pamiętaj, aby zawsze podchodzić do nich ostrożnie. Okej. Okay. Na górze jest dużo tych pozostałości demonów, tych dusz. Wierzę, że nic z tego nie wynika. Co to jest? Odblokowane osiągnięcie. Poltergeist. Co to kurwa znaczy? Poltergeist. Wygoogluję to. Może wam powiem w następnym odcinku? Prawdopodobnie nie, bo zapomnę. Tam jesteś, kolego, tak? Nie ten przycisk. Tam jesteś cały czas. Jak ja cię mogę stąd wywabić? Czyś ty mi zszedł z drogi. Tam stoisz, widzę cię. Wydaje mi się, że musimy to użyć. Chociaż może niekoniecznie. Ej, nie byliśmy w tej części. To jest to mieszkanie tych... okazistów. Mhm. Mogę cię jakoś... Egzekucja demona. Jeśli chcesz stracić demona, musisz podejść do niego od tyłu. Przytrzymaj R. Przytrzymanie R rozpocznie próbę. Dokonaj egzekucji. Dobrze. Elsie, wykończ. Dobrze. Egzorcysta. O, fajnie. Są tu jeszcze gdzieś demony? Nie widzę. Dobrze, ruszajmy dalej. No, wiem, że tutaj będzie zabawa i uciekanie przed nimi, w takim razie. Więc ciekawe. Okej. Okay. Śmiesznie jest to mieszkanie. Okej, okay, tutaj jesteś, widzę cię. I rozglądasz, tak, tak? Tamten przechodzi w tej weftę, więc trzeba uważać. Okej, okay, teraz się patrzysz w tą stronę. No dobrze, poczekamy. Okej, okay, widzę cię. Dobra. Idziesz tu. Byłbym wdzięczna, gdybyś tutaj jednak nie szedł. Mhm. Kurde, a! To za każdym razem co innego, tak? Au!
Okej, okay, dobra. Powiem wam, że to było nerwowe. Ale dobrze. Pozbądźmy się najpierw tych demonów, żebym ja tutaj mogła sobie bezpiecznie chodzić. Tam w miarę bezpiecznie. Okej, okay, patrzysz teraz w tą stronę, teraz lecisz tu i teraz się cofniesz. Dobrze, trzeba będzie uważać, trzeba będzie być ostrożnym i tak dalej. Dobrze, wyjdźmy. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, ty teraz idziesz tutaj w tą stronę. Jak się będziesz wracał, to wtedy na ciebie skoczymy. Ja nie lubię, jak ktoś stoi za mną, tak? Ja nie lubię mieć przeciwnika za plecami. Ja lubię najpierw oczyścić wszystko i wtedy dopiero się bawić w... Okej, wypierdalamy. Schowaj się. Okej, wrócił na swoje miejsce, dobra. Kurwa, znowu nacisnę na teleskop. Okej, rozejrzyjmy się tutaj dookoła. Bo w tym mieszkaniu coś się da zrobić. Chociaż kurde, strasznie chcę się pozbyć tego demona, tak? Spróbujmy. No i co teraz? A, kurwa! Cały czas naciskam prawy zamiast lewy. Tak, sprytnie się przed nim chować, tak? Okej, dopadnę cię. Może się tak. Upewnijmy się, że jesteśmy za ścianą. Uda mi się, kurwa, żebyście widzieli. Będę mieć taką wprawę, że nawet nieważne ile będę razy to robić, i tak mi nie będzie wychodzić, więc przyszykujcie się na to. Dobra, okej, dobra. Teraz się możemy zająć zabawą i rozglądaniem się tutaj dookoła. Nie mogę z tobą rozmawiać więcej, tak? Gadacie o czymś specjalnym? Dobre pytanie. Czy jak ci to wyłączymy, to co zrobisz? Nic nie zrobisz, tak? Może niekoniecznie. Co tutaj jest? Tu się pokazuje nam jakiś twarz jakiejś dziewczyny czy czegoś takiego. Ale nic nie widzimy ponadto, tak? Dobra, chodźmy tu. To jest jakaś poszlaka. Lilian i Lilian. Za każdym razem, gdy Ronan mówi Lilian, to nie wiem, czy chodzi mu o matkę, czy o spluwę. Sytuację komplikuje fakt, że pistolet dostał od matki i nazwał go jej imieniem. Normalnie przy... normalne pary nie mają takich problemów. Interesujące. Myślałam, że nie możemy tutaj wejść. Co za miejsce. Ciekawe mieszkanie. Tutaj była jakaś dusza. Ktoś mi tutaj emanował.
Nic nie możemy zrobić. Ty wyglądasz, jakbyś była martwa. Nic nie możemy zrobić w związku z tobą. A co jest tutaj? Tu jest wanna. So which was it? Electrocution or slit wrists? The razor. It was only supposed to be the razor. That's what the voices told me. The music was just something to focus on until I bled out. So the radio was just an accident? I started the cut. The warm water made my skin so soft, but I couldn't go through with it. The radio slipped off the edge when I was getting out. And I didn't want to die. It was the voices in my head that wanted me dead. I'm sorry, kid. Możemy coś z tobą zrobić? Nie. A teraz możemy posłuchać czegoś od was? Nic. Dobrze, chodźmy dalej w takim razie. Nie ma już demonów na naszej drodze. Więc możemy iść dalej. Jezu, ile tych dusz tutaj. To jest powód. W tym mieszkaniu byliśmy. Idziemy tutaj. Miałam szczerze powiedziawszy nadzieję, tutaj chyba gdzieś był jeszcze. Tak mi się wydaje, że tutaj gdzieś widziałam tego. O właśnie, o właśnie. Jeszcze dwa, żeby zbadać historię. Tutaj jest... Widziałam tego pomieszczenia. Nic kurwa nie widzę, ale tutaj nic nie ma. Tutaj wszystko zebrane, tutaj z łazienki nic się nie świeci. Chcę, wiecie, nie będę się jakoś specjalnie za tym wszystkim rozglądać, tak? Nie będę jakoś szaleć specjalnie i... Ale chcę poznać miejsce, tak? Chcę się wczuć, bo naprawdę trzeba przyznać, że klimat tutaj jest zarąbisty. Dobra, chodźmy do góry. Tutaj są pudła, więc idziemy na ostatnie już piętro. Okay, folks. I need you to keep your distance from the scene here. What happened up here? I'm afraid that's still under investigation. Guy got thrown out of a window. We're still looking at the details. Thrown out of a window? Who? Yeah, who did it? Sorry, like I said, it's under investigation. Is the building safe? Yeah, is this building safe? Perp didn't stick around, if that's what you mean. No. They haven't caught the guy yet. But... They're pretty sure he's not around now. Officer Morgan. Fajnie, że rozpowiadasz wszystkim dookoła. Fajnie, że rozpowiadasz wszystkim dookoła, co się dzieje. Rozpowiadaj wszystkim dookoła ten sprawę o ten. Lelele. Rozpowiadaj wszystkim dookoła, co się stało. Dlaczego zniknęliście? Chciałam z wami porozmawiać. No dobra, spytamy. You see that little girl that lives here? She turns up. You come find me. Got it? Spytaj, Baxter. Tak się było? Tak. Damn it. My mom gave me that gun. What was the killer doing here in the first place? What did I miss? Nie wiem, może byłeś zbyt pochłonięty tym, że próbuje cię zamordować i starałeś się do tego nie dopuścić, tak? Ale dobrze. Przeszukamy miejsce zbrodni w kolejnym odcinku, a w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie. Powiem wam szczerze, że gra się, to znaczy ten odcinek był dość powolny i gra się ogólnie rozwija dość wolno, ale mi się bardzo podoba.
ten motyw i to, w jaki sposób nam to wszystko jest pokazane, jak to musimy odkrywać i tak dalej, bardzo mi się to podoba. Więc tak, będziemy sobie lecieć dalej w kolejnym odcinku, a w tym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.